Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych wypchanych po brzegi różną zawartością inforojków. Więc tak, zaczniemy sobie myślę standardowo od powiedzmy propozycji lektury. Przepraszam. Okej, już jestem, wybaczcie. Więc tak, na czym to ja skończyłem? A, nawet dobrze nie zacząłem. Nieważne, standardowo zaczniemy sobie od pewnej propozycji lektury moich tekstów, które się zbierały w tym tygodniu, całych dwóch. Mianowicie pierwszy artykuł do lektury, którego chciałbym Was zaprosić, jeśli interesujecie się oczywiście grami, to 49. odcinek mojego cyklu Royal Point of View na golowskim ramieniu zbrojnym gameplay.pl na moim blogu Zgrajmy się. Feeling. Czym jest feeling? Jak jest to cholernie ważna, istotna kwestia w odbiorze samej gry, jak i w dokonaniu ostatecznego osądu co do jakości gier. Dowiecie się z tego tekstu. Czym on dla mnie jest, jakie ma znaczenie, czym się charakteryzuje. Zapraszam do lektury. Drugi artykuł to dzisiejszy. Dzisiejsza 36. już szybka rozkmina. Jakie PEGI lubicie? Mimo, że tam troszeczkę opisuję, czym są oznaczenia wiekowe i zawartościowe PEGI, czyli cała ta, powiedzmy, klasyfikacja, no nie zdradzę Wam. Sami zajrzyjcie do tekstu i zobaczcie, jak wykorzystałem PEGI, by zadać pewne interesujące pytanie dla Was. Także to, jeśli chodzi o moje artykuły, moją, powiedzmy, taką działalność pisarską w tym tygodniu. Myślę, że coś tam dla siebie znajdziecie. Rozpocznijcie troszeczkę od mojej mordy na rzecz litery znaku pisanego. Kolejna sprawa to chciałbym tutaj poruszyć dwa kanały. Może nie kanały, powiedzmy taką bardzo interesującą inicjatywę, taką ideę propagacji w kooperacji. Mianowicie ludziska się zintegrowali i stwierdzili, że założą stronę o nazwie koopegracja.pl i przyświeca im bardzo interesująca, intrygująca idea promocji koopa, uświadomienia, jak kooperacja, ten tryb w grach komputerowych może być kwestią szalenie interesującą i dającą masę satysfakcji, super dużo fanów. No, sami wiecie najlepiej, dlatego po prostu mówię o tym kanale, że jest mi, powiedzmy, ta idea jak najbardziej bliska, biorąc pod uwagę to, czego dokonaliśmy z Rokiem i co robimy razem z Rokiem w ramach cyklu Rock and Royo, który myślę, że jest, powiedzmy, taką interesującą formą reklamy idei właśnie kooperacji. Także życzę panom jak najlepiej. Projekt wydaje mi się interesujący, ma potencjał, widzę przed nim przeszłość. No i zajrzyjcie sobie, koopegracja.pl, dokładam adresik, jeszcze macie w opisie filmu, tak samo jak linki do artykułów, które wymieniłem wcześniej. Kolejna sprawa to kanał Mr. Onzu 1. Oczywiście jest to gościu, który uraczył mnie bardzo fajnym layoutem na początku mojej działalności na kanale YouTube'owskim. Co nie zmienia faktu, że jako że jest utalentowanym grafikiem, mimo że w młodym wieku, powera ma, co widać. I jeśli chcecie, zapraszam serdecznie na jego kanał, skontaktujcie się z nim. Być może dla Was również coś sympatycznego wymłodzi. Uważam, że tego typu talenty trzeba jak najbardziej wspierać, także Mr. Onzu 1 specjalnie dla Was. Kolejna sprawa to jest, to ja tej kwestii, ja tą kwestię poruszyłem swojego czasu, bodajże chyba dwa tygodnie temu, chyba tydzień temu, żeby Was nie skłamać, na kanale, na moim kanale facebookowym, do którego macie linka bezpośrednio z głównego banera mojego kanału. Mianowicie zacząłem pisać dla Dziennika Zachodniego, dokładnie do sobotniego dodatku magazynu rodzinnego, w którym to co sobotę możecie znaleźć mini recenzję konkretnej gry mojego autorstwa. Tydzień temu bodajże były to Simsy 3 Zwierzaki, a jutro rano możecie zaznajomić się z recenzją Twierdzy 3. Także jeśli Was interesuje, jeśli może tato, mamo, tato, mama, kupuje tą gazetę, poproście o dodatek dla Was, bo Wasz rojcio coś tam zaczął bazgrać. Cieszę się niezmiernie, albowiem mimo, że całe życie pisałem dla właśnie internetowych serwisów informacyjnych o grach, to jednak
Zapach papieru to jest coś innego. To jest jednak coś fajnego, gdy cię wydrukują, a nie tylko opublikują w zero-jedynkowym, nienamacalnym, powiedzmy, miejscu, takiej wirtualnej przestrzeni. Jednak mieć pamiątkę, wycinek z gazety, zobaczyć siebie w gazecie, ta wiadomo, zdjęcie, tekst. Fajna sprawa. Serdecznie zapraszamy do lektury właśnie jutrzejszego. Do jutrzejszej mini recenzji, bo one nie są wielkie, taki kraket z szybkens. Bo do poprzedniego, jeśli nie mieliście możliwości przeczytania lektury, to już nie wrócicie. Ale monitorujcie, jeśli jest to dla Was ciekawe. No i kochani, kończący inforojki w dniu dzisiejszym, standardowo chciałbym Was poprosić, albo tak powiedzmy, wszystko w imię takiej idei pewnego, nazwijmy to, współtwórstwa moich materiałów na moje urojenia. Chodzi mi tutaj o ten segment ludologiczny, czyli stricte o grach. Ja wiem, że się po ostatnich materiałach o odchudzaniu, czy o właśnie o związkach, o byciu rzuconym przez chłopaka bądź dziewczynę, te materiały się bardzo fajnie przyjęły. Jak najbardziej w przyszłości pojawią się kolejne tego typu, powiedzmy, moje historie, rozkminki. Na temat których już się wypowiadaliście, podając konkretne pomysły na następne odcinki. Ja jak najbardziej czytam te komentarze, na pewno się czymś zasugeruję, także możecie być pewni, że w najbliższym czasie coś z tego segmentu nie gamingowego się pojawi. Jeśli chodzi o segment gamingowy, ludologiczny, znów macie do wyboru trzy tematy i od tego, co w komentarzach podacie, że chcecie w pierwszej kolejności posłuchać, obejrzeć, no to zostawiam to Wam. Co macie do wyboru? Jeden, z kimś czy samemu? Poczekajcie. Wybaczcie, ja mam się urwanie głowy. Najpierw przychodzi sąsiad, który chce, kurde, łyżkę cukru, a potem przychodzi pani, która chce ratować rysie. Dzisiaj nie nagram tego materiału. Dobra, jedziemy. Kurje! Pierwszy temat, z kimś czy samemu? Rozkmina będzie dotyczyć kwestii, będzie poświęcona grom ukierunkowanym na samotną podróż, samotną przygodę, gdzie absolutnie nikt w grze nam nie towarzyszy. Nie mylić tutaj z grami sieciowymi, MMO, to będą single playerówki. Czy lubimy raczej gry drużynowe, gdzie towarzyszy nam jakaś zgrana ekipa sterowana przez AI? Temat drugi. Stałe zarąbiste motywy w grach. Jakie motywy często występują w grach? Są, powiedzmy, zawsze w danej strukturze, mechanice gry umieszczone. Jakie są najciekawsze z nich? Myślę, że równie interesujący materiał mógłby z tego wyjść. Trzecia sprawa, kara i szlaban. Moja historia karania Roya Szlabany i wszystko, co się z tym wiąże. Te trzy tematy podajcie, które chcecie usłyszeć w ramach, powiedzmy, tego ludologicznego, gamingowego kierunku moich urojeń. Dobrze, to było wszystko. Mimo pewnych trudności, na szczęście dotrwaliśmy do końca. To były inforyki, a z mojej strony możecie się jeszcze dzisiaj spodziewać, myślę. Tak, zgadliście, to na P.